Czy ogólnie rzecz biorąc, skończyliśmy na tym, że wszystkim udało się, znaczy ci co byli sprawni, to wynieśli resztę drużyny na zewnątrz. Lisa pisała maila do Leona na leżąc na gengu, a Tori zadeklarował, że za rogiem jest zaraz w tej walejce pub. No to o co ci chodziło? Dobra, nieważne. Bo coś tam dyskutowaliście, a akurat telefony miałem. Moje... błędy i failowanie... Znaczy, moje failowanie w stosunku do gengu. W każdym razie... czy... Cała tak, przez ugram. Cała drużyna jest idzie za... Torim? No jest, po prostu, albo czym z miejsca zadeklarować, że Flash World, że jesteście w pubie i omawiacie plan? Lisa wchodzi do pubu i się tak rozgląda. Miejsce wydaje mi się znajome. Byliśmy tu kiedyś. Nawet widzisz znajomą twarz za ladą. Znaczy, jeden z klonów Magnoli. Możesz sobie mówić, że klon. Dobra, to może powinien zapytać, czy na omawianie planu gengu trzymasz się z resztą? Czy szukasz swojego miejsca? Znaczy... Szczerze mówiąc, po tym ruszaniu moim bezwładnym ciałem, to gęgu po tknięciu się pewnie miał ochotę wpierdolić Hikariemu i to tak, żeby nie wstał. Za co? Za naruszanie... Jak to się nazywa? Mogłem cię tam zostawić. Chodzi mi o to, jak się bawiliście w szczelanie we mnie i przesuwanie. A, tamto. Także myślę, że nie, gengu nie bierze udziału w jakimś tam pierdoleniu, gdzieś tam coś tam. Ja mam zajebiście ważne, istotne pytanie do Paula. No. Czy ty deklarowałeś, że Tori zapina do sporek? Tak, zaraz po tym jak odzyskałem kontrolę nad swoim ciałem, czyli prawdopodobnie dopiero w pubie. Znaczy... Znaczy tuż przed pubem. No, tak. Ale deklarowałem od razu jak ty deklarowałeś, że mnie uwolnisz, to ja powiedziałem, że pierwsze co zrobię to zapnę rozporek. Okej. Dobra, to omawianie, znaczy plan jaka większa część drużyny będzie omawiać, to może troszkę zająć dłużej. Dobra, to gengu, bo zakładam, że potem co się stało, to raczej masz chęć wendetty w stosunku do Leona. W sumie do mnie też, ale w każdym razie. Chyba Hikariego i Riko. Co? A, bo to brzmi w sumie, że masz większy, że bardziej się boi. Ej, właśnie, to teraz... Friendly rivali, to rivala. Będzie raczej nie do Toriego, tylko mogę sobie to zmienić raz na sesję. No. To będzie do Hikariego raczej. Bo do Riko ma słabość. A, w sensie rywalizacja, że tak ci zalazł za skórę? No. Czy to rozumiem? A, tak. A Tori jak dotąd głównie korzysta ze swojego ruchu Playing Dumb. I to bez jego drugiej części. Tak. No w sumie tak, może gengu może stwierdzić, że Tori tak naprawdę okazał się niegodzien tego, żeby traktować go jako rywala. No dobra, ale co robi gengu, co myśli gengu, co planuje? Czy coś? Znaczy gengu w ogóle nie myśli, więc to jest głupie pytanie. No, dokładnie. To on zastyga.
niekoniecznie, po prostu chcę... dać... Nie, bo ogólnie rzecz biorąc, to stwierdzisz, że masz... No fabularnie to totalnie nie pasuje, żeby z tą ekipą Gengu poszedł tam. No totalnie no, nie. No nie mówię, że z drugiej strony może się kręcić w kółko i szukać tego kolesia. Więc jedyne co może robić, to się kręcić w kółko i szukać kolesia. Niekoniecznie. Zauważasz, znaczy już to, że Gengu zauważa, jak kręci się po okolicy, próbując wypatrywać cóż, właśnie Leona albo jego pomagierów. Zresztą zauważasz, że ich nie ma, ale mogło być coś, co ich zauważyło, ponieważ wykrywasz kilka sprytnie ukrytych kamer, które po poziomie zaawansowania i tego, że one są ukryte, raczej nie wskazuje, żeby należały do miasta. Więc do kogoś innego i przypominasz sobie, podejrzewam, że chyba tak na poprzedniej sesji była deklaracja, że z waszych działań dzieliście się informacjami, więc kojarzysz, że też mogło być wspomniane o kimś, że tam... O Jezu, kelnerka w dinerze, która jest też Eldritch Abomination, wspomniała o pewnym orku, który jest takim stróżem miejskim. Znaczy tak jak w Ameryce mają ten patrol sąsiedzki, chyba tak to można przetłumaczyć w każdym razie. No, że daje ci... W sumie myślę, że prędzej by wpadł na pomysł tego kolesia, bo on nie był razem na dole z tamtym, nie? Więc niekoniecznie jest w tym samym teamie. Tego Josia, który, bo sorry, mnie przycięło cię na moment, znaczy szczerze. No ten, jakby było, Vulture czy jakiś tam. Znaczy on był underlingiem i oni tam byli, bo właśnie ten Vulture, w sensie ten elf ze skrzydłami, był wspomniany i był właśnie Leon. No wie, no, podrzuciłem ci opcję. Myślę, że prezjer raczej będzie sam próbować do tych kamer. Kamer. Ma jakieś cybernetyczne wzmocnienia. Możesz zawsze zhakować te kamery i dowiedzieć się, co tam było na nich, nie? No, o tym właśnie mówię. No. Okej. Wydaje mi się, że na to nie ma sensu. Na to nie ma sensu rzucać. Więc wiesz co? Tak, hakujesz się do kamery i widzisz jak... właśnie Leon i jego pomagierzy wychodzą, pojawiają się obok radiowozu. Leon gada z częścią budowlańców. Potem, znaczy tą częścią, która wygląda najbardziej jak jacyś gangsterzy albo należący do... Ktoś jak mógłby wyglądać jak należący do klubu motocyklowego. A potem gada z detektywem. No to on i Słomiany, który już nie jest napakowany wielki, tylko jak typowy goblin, wsiadają do radiowozu. Też przypominam w poprzednim... Znaczy, nie przypominam, nie muszę przypominać, bo wiadomo, że jak wiecie, jak kontroluje, to po prostu mógł coś powiedzieć. Ja mówię. Wsiadli do radiowozu i odjechali. Tak samo jak większość tych budowańców się nie rozproszyła, też złapali jakieś, wiesz, tam były jakieś wany albo no, środki transportu i też się ruszyli w mniej więcej tym samym kierunku. To skaczę przez kilka kamer.
żeby zobaczyć, gdzie jadą. Okej. Tak, to by bardziej pasowało. Dobra, to w pewnym momencie oczywiście te prywatne, ukryte kamery, to one są tylko na terenie jednego blokowiska, że tak powiedzmy, dzielnicy, osiedla, jak to w Ameryce jest, ale też masz możliwość do wbicia się do kamer miejskich po prostu i śledzenia ich przejazdu. I ogólnie rzecz biorąc, po jakimś czasie, że w międzyczasie będzie, jak ty będziesz to robić, to będzie scena, jak reszta teamu omawia to, co się dzieje, to wyjdzie ci, że jadą, czy też kierowali się, albo już są na miejscu, w stronę jednego z głównych nadajników, przekaźników, / stacji radiowych, czy wyczepiste... No, w każdym razie jeden z stacji przekaźników. No czaję, o co chodzi. Radiowych też, dzięki. No i pytanie, jak, że mniej więcej, bo zanim tam się pojawiasz, to po prostu, wiesz, masz te wszczepy, to udaje ci się zorientować, gdzie w sumie mogą się kierować. To pytanie, czy idziesz full solo reconnaissance, czy masz jakiś inny pomysł? To co podałem, to co robisz? Na zaraz wrócimy do reszty. No po tym, jak się dowiaduję, gdzie oni są, to wysyłam do Lizy. Jak to się mówi? Współczynniki geograficzne? Te cyferki takie. Współrzędne. Albo koordynaty. No. I bez żadnego komentarza. Po prostu to wysyłam i idę tam. Okej, wysyłasz i co robisz? Idę tam. Okej, dobra. To wróćmy parę minut wcześniej w czasie, jak reszta drużyny omawia plan. Oczywiście na wejściu jeszcze rzucę, żeby nie było, że Magnolia to jest tylko w tle jakiś dummy. Rzeczywiście jak Tori wszedł, to... cześć Tori, cześć... Tam Mierzej rozpoznaje resztę, że was wita wszystkich i oczywiście takie jej wstępne pytanie było... wydarzyło się coś ciekawego dzisiaj? Nie. Lisa blednie. Nie, nic, kompletnie nic. Na to pytanie. Po czym zaczyna się czołść? Ja wzdycham ciężko, krótkim ruskim ruchem ręki, znaczy inaczej, wyciągam sobie z zabaru szklankę, stawiam przed sobą i robię taki ruch, wiesz, polej. Polewa twój specjał, znaczy twój ulubiony. Wie, co jest twoim ulubionym trunkiem, więc... Bez słowa dalej kiwam lekko głową, biorę dużego łyka, po czym wychodzę przed bar, opieram się o drzwi i piję dalej, powoli. Mhm. Okej, dobra, no to jest scena, że... Omówię plan, bo zakrócie, jak na przykład chcecie szukać informacji. Jak nie będziecie mieli pomysłu, to mogę coś rzucić, ale najpierw chcę wam dać jakieś opcje. Znaczy, żebyście sami mogli coś wykombinować. U mnie to wygląda tak, że wpierw to, jak podchodzimy do baru, to ja wyciągam telefon, później wyciągam ten, jak to się nazywa, wyciągam z jakiejś tam kieszeni w kurtce pojemniczek, otwieram, wyciągam stąd to słuchawki zwinięte, zaczynam je rozbijać, podłączam, chowam telefon, przypinam sobie te słuchawki i... Tak, zawieszam je o szyję, żeby mieć w każdej chwili gotowe. Dobra. Skoro jesteśmy już gotowi, żeby nam nie zrobił żadnego problemu, teraz musimy go tylko znaleźć.
Jakieś pomysły? Riko? Funkcja, co to? No, właśnie chciałem powiedzieć, że piszę na forum. Uzupełniam swój sprawdź blog. Sprawdź ich na Facebooku, Jezu. Ale to dobry pomysł, no. Albo tak. Ewentualnie w karkotece policyjnej, kurde. No, albo napisz na Forczanie, to ci... To ci się balonki znajdą. Tak, no, wrzuć jego zdjęcie na Forczan i poproś, żeby znaleźli tego człowieka. Tak. Yeah. Tak, to się nie uda. Szczerze powiedziawszy, z Facebooka pewnie więcej danych dałoby radę wyciągnąć. No. Zwłaszcza, że jak tak lubi porządek, to pewnie wszystkie informacje pozupełniał. Tak. Dobra, tylko że w międzyczasie, jeżeli dobrze patrzę... Pytanie. Czy w tym settingu Zuckerberg to faktycznie reptilianin? Tak. Tak. Okej, okay, it's canon now. Nie, po prostu w tym settingu się z tym nie kryje. Dobra, ale żeby też... bo i tak nie planowałem, żeby rzuty nie były potrzebne, tylko chcę się upewnić, że raczej, że w downtime'ie... Jezu, nie. Chcę się o to zapytać. Że nie ma ruchu na, w sensie na przykład odkrycie słabości przeciwnika w downtime'ie. Znaczy nadal mogę to dać w ramach researchu w downtime'ie, ale... wiesz co? Chat with NPC na pewno important or useful może być informacją o rezistach albo tym podobnych rzeczach. Ale tak, masz rację, trzeba by zrobić konkretnie ruch do researcha. Już chyba nawet w Drezdenie są jakieś propozycje, coś, ale to tam już na marginesie. Ja się pytam Toriego w sumie, co oni ci zabrali, co to był za fakt? Znaczy mówisz trochę głośniej, bo jest za... Pytam się Toriego, co mu zabrali, co to był za artefakt. Czy wychodzisz do mnie? A co, wyszedłeś przed bar? Tak, mówisz, tak. Że wyszedł na zewnątrz. A, tak, to wychodzę tak do siebie. Jak one tam nad tym siedzą, no. Wiesz co, uśmiecham się do niego i odpowiadam mojego magicznego Eightballa. Nie musisz przede mną ten... zgrywać. Dobra. Panie MG, na ile... Znaczy, miałem chwilę czasu, żeby się z tym pobawić. Na ile miałbym się zorientować, co to jest? Czy mogę retroaktywnie, nie wiem, rzucić na coś? Znaczy... Wydaje mi się, że rzut nie ma sensu, bo jeżeli ci nie wyjdzie, to będę musiał nagle kombinować... Okej. Okay. ...z jakąś konsekwencją, ale że twoje emocje psychiczne, czy w ogóle no to, co masz, sprawiło, że tak, mogłeś dostać, że twoja intuicja ci powie, że co to jest, że to jest... Ewentualnie po prostu wieloletnie doświadczenie z dziwnymi artefaktami? No tak. Że w wielkim skrócie to jest artefakt zdolny do reality warpingu na zasadzie narzucania porządku. Jako lawful. Nie jako lawful, jako order. Aha. W tym, zarówno w świecie, jak i w zachowaniach ludzi. No, we wszystkim. Mhm. Rozumiem. W ogóle śmieszna sprawa, że akurat coś takiego znaleźli, bo... I w tym momencie sięgam za pazuchę, wyciągam. Spójrz, co ja znalazłem. I pokazuję Toriemu. Mhm. Powinniśmy zamknąć to w czymś, co neutralizuje moce tej zabawki? Nie wiem, czy nie jest jeszcze na to za wcześnie. Możemy to wykorzystać, żeby ewentualnie skontrować to, co on będzie próbował zrobić. Kiwam głową. Jakby co, to ja mam to tutaj. Dobra?
Będę pamiętał. Kiwam głową. Sorry, że nie znaleźliśmy cię wcześniej, ale trochę by mieliśmy obsuwy po drodze. Żaden problem. To nie jest tak, że zakładam, że kiedykolwiek przyjdzie się mi na pomoc. Tak, bo to twoja działka, nie? Nie chciałbym, żeby którykolwiek z was zakładał, że przyjdę wam na pomoc. To trochę źle do tego czasem podchodzisz. Bo czasem mam wrażenie, że masz taki nawyk. Zruszam ramionami. Połowę czasu chcę się po prostu napić. Drugą połowę chcę znikać... znaczy, chcę zabierać niebezpieczne rzeczy z niepowołanych rąk. A że po drodze wychodzą mi ratowanie jakichś ludzi? Nie śladła twoja żona, czy jak jest tam błokać ci głową? Tak, i z tym się mogę zgodzić. Pomoc, ochrona ludzi to jest szczytny cel. I tak samo. Wiesz co, patrz na niego z takim zaskoczeniem. Czekaj, czy ty mnie uważasz za bohatera? Tak. Znaczy, dobrze się z tym kryjesz, ale... Dopijam wszystko, co miałem w szklance, wyciągam z zapazuchy flaszkę, dolewam sobie do szklanki i mówię do siebie, gdzie popełniłem błąd. Nigdzie, i to chyba właśnie jest w porządku. Kładam mu rękę na ramieniu, po czym wchodzę z powrotem do baru. Wiesz co, zatrzymuję go jeszcze na chwilę i mówię... nie polegaj na mnie. Byli ludzie, którzy popełnili ten błąd. Słowa to jedno, ale czy przeszło temat, co mówisz? Zapijam zawartość szklanki świeżo uzupełnionej. Sorry, że się torturuję. To powinno być jakoś kontaktywne. Tak, mówię. Wiesz, no, też gram pod to, żeby moje backstory trochę bardziej wyszło, nie? Posłuchaj, wiem, że jeśli trzeba będzie, to ja będę obok ciebie, a jeśli ja będę potrzebował, to ty się znajdziesz obok. I to wystarczy. Wiesz co, patrząc w puste dno szklanki, no tak. Bezpieczne założenie. A teraz buzi. A to nie miało być z gangu. Love-hate relationship. Hikari, chce się całować z gangu? Znowu? No, znowu. Czy Tori nas śledzi? To co? A propos. Lidisa jest w trakcie zawalania inboxa gangu pytaniem. Gdzie jesteś? Czemu się mroczysz? Gdzie poszedłeś? Bo będę musiała pójść ciebie szukać. Thor jest smutny, gdy cię nie ma. Powiedział, że tęskni. Właśnie wyszedł. Chyba cię będzie szukał. Boże. A to przed tym, jak dostała tego maila z koordami, czy po tym? Tak, tak, przed tym. Aha. No to po jakieś 15-20 minutach dostaje koordy. Tak, a wcześniej designated... Wyobrażam sobie, jak na wizjerze gangu takie znaczek. Przyszła wiadomość. Tak, dokładnie. Dobra, w międzyczasie Rico, możesz zrobić chat with NPC, znaczy pod tytułem rzucasz pytanie na 4chana, ewentualnie w jakichś chatroomach. Na tym naszym zjebo forum. Nie, gdzie to było? Gdzie były czy to forum CD Actiona?
nie był poza ogranikowanym. Już ci pokazuję, mam otwarte. Rzucasz plus charm. Na 10 plus dowiesz się czegoś przydatnego, a na 7-9 dostaniesz jakąś informację. Ja proponuję dodać jeszcze, że szuka informacji i o liderze, i o jego przytupasach, bo jeżeli dowiemy się czegokolwiek, którymś z nich też będzie przydatne. Ja tak zakładałem, że jest o wszystkich, jak leci. Dobra. Wiem co. Ogólnie rzecz biorąc, jak zaczyna tam pytać i tak dalej, to wydaje się przez moment, że będzie jakaś sensowna informacja na przykład o tym, o słomianym. Typu, że dude, to na pewno musi być One Piece, coś tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, z jakiegoś powodu tam, gdzie szuka informacji, po prostu wybuchają flame wary. Po prostu jest nagle... Takie flame wary, shitposting i ogólnie rzecz biorąc nagle robi się taki ruch, że część rzeczy w ogóle pada i minie trochę czasu, zanim serwery wstaną znowu. I no niestety... Jest tylko znak pomiędzy fuck a good job. O, niestety żadnych informacji nie ma, więc... No, konkretnie jest taką, że właśnie szukanie info po necie jest na razie... out of action. No jest. Dobra, szybko jakieś... deklaracje pomysłów, czy ktoś jeszcze coś chce, żeby też nie przedłużać, żebyśmy znowu mogli do... Dobra, zastanawiam się, co może chcieć zrobić z tym, z artefaktem. Jak go wykorzystać. A czy chcesz go badać? Aha. Nie z tym, co ja mam, tylko z tym, co on wziął. I co out of character to dość oczywiste. Tak, wiem, że... No dobra, Jezu, no zależy... Czekaj, bo przez moment mi się... Znaczy pytasz się o to, że to co... W sumie, czy to będzie rzut, nie no. Rząd, że pytanie było... Mówię, mam jakieś problemy z... Coś czasami urywa i tak dalej. Że pytanie było, że co on chce z tym artefaktem, co wziął zrobić, tak? Tak. To jeszcze nie mam informacji pewnie od gangu. Nie wiem, a to a Hikari naprawdę nie ma pomysłu, zresztą na to, że wie co to jest od Toriego. No dobra, no wiem. No. Albo że z samej gadki Leona. Aha, no dobra. Dobra, powiedz szczerze akurat, czy naprawdę Leon to co mówił nie sugerowało? Tak sugerowało. Tak, ale ogólnie chcę ustalić, czy in character mamy tą samą wiedzę co out of character, no bo... Tak, bo... To się robi... Out of character to jest już w tej chwili bardzo oczywiste, więc pytanie, czy in character nasze postacie doszły do tych samych wniosków. I wnioski są takie, że kolesiowi się nie podoba, jak działa świat i w związku z tym próbuje go naprawić przez zwiększenie... Porządku, za dużo chaosu. Porządku. Tak. No. Tak, no Hikari i Tori playing dump, ale raczej idiotami nie jesteście, więc... Mów za siebie. Właśnie. Więc tak, jak macie moment, że usiąść i przeanalizować to, co w sumie on mówił, to na czym ten ATF ma działać, to tak, in character macie wiedzę, co chce zrobić. I żeby nie było przejęcie przekaźnika radiowego, to jest tylko pierwszy krok. First the city, then the world. A czy na razie to wie gang, gdzie oni się udawali? Aha. Yep. To mówię, ja tylko daję jeszcze, żeby nie było, że urywam czas możliwy... A zresztą, czekaj, bo Rysia teraz muszę herbatkę sobie zalać. Bo nie żywiąc, jak już stwierdzicie, że okej, okay, wszystko już ustaliście, żadnych nowych pomysłów nie macie, no to właśnie w tym momencie przyjdą... Lisa dostanie... Czekaj,
Gengu wysadzili. Tak, Lisa dostanie tak, tak. Odpowiedź od Gengu właśnie z koordynatami. Z koordynatami geograficznymi. A dla was to powinno być bardzo szybko znalezienie, że co tak, co tam jest. Więc też będziecie wiedzieli, że to jest po prostu miejsce na jeden z większych przekaźników slash nadajników slash stacji radiowych. Na, w sumie nie tylko w mieście, ale na zachodnim wybrzeżu. Ale to w tym momencie optymistycznie zakładasz, że ja będę wiedzieć, o co tam Kaman, zamiast to, że... Nie no, Lisa, po niego pójdziemy. Nie no, ja założyłem, że Lisa jak to dostała, to powiedziała, ej, dostałam odpowiedź i że wtedy Riko jakby zobaczyła koordynaty, to... Sorry, może za dużo zakładam. Pamiętaj, braku, nie ma sensu dzielić drużyny na dwie grupy. Jeżeli można na trzy. O, Ryszardy słyszał? Tak, tak. No dobra, to chyba akurat teraz znowu gęgu. Tak, bo żadnych lepszych pomysłów nie mieliście, więc to akurat tamta scena się kończy, jak dostajecie, tamta grupa dostaje wiadomość, a gęgu... No, tak zakładam, że znajdujesz sobie jakąś dogodną pozycję rekonesansową? W sensie... Bo zrozumiałem, że wybierasz się tam. No. Okej, okay, no dobra. Czy nadchodzisz od ziemi, czy szukasz high ground, i żeby mieć dobry widok na okolice? Jak to wygląda ta stacja? Ogólnie rzecz biorąc jest, jak są gęste zabudowania miejskie metropolii i jest w miarę wysokie wieżowce. Tylko, że oczywiście jak jest ten przekaźnik slash stacja radiowa, który jest jeszcze wyższy od tych wieżowców, to jest połać nieużywanego terenu, wiesz, jako najprawdopodobniej zabezpieczenie, że gdyby coś się miało walić, to zaraz obok tego niczego nie ma, chociaż w zależności jak się to będzie walić, ale co tam, mały pies. No, ogólnie rzecz biorąc jest ogrodzenie, widzisz przed bramą... Właśnie, tak, przed bramą widzisz we wjeździe, bo jest jedno główne wejście, stojący radiowóz. Jak ci się odpala zoom w oczach, to rozpoznajesz, że w radiowozie też siedzi detektyw. Frazier, tylko nie wiem, czy gęgu słyszał, jak się reszta z nim witała? Kiedy? Znaczy, z nim spotkanie rozmawiał, znaczy... Ten Hikari na pewno z nim gadał na poprzedniej sesji. A to nie było... no, w gęgu przecież się robił zwiad. A czy to było na tyle blisko, że... Ale dobra. W każdym razie, no widzisz radiowóz z detektywem, który... A to jest ten sam radiowóz, z którym tam ci odjechali? Tak. Ich w środku nie ma, tylko dojdę. Natomiast... co ciekawe... widzisz tak, że też we wjeździe dwa dodatkowe radiowozy, znaczy parę dodatkowych, jakby jest więcej policjantów, tylko że to jak... Dobra, tylko idziemy. Czekaj, parę policjantów. Na zewnątrz dostrzegasz też... Ogólnie rzecz biorąc to wygląda bardzo dziwnie, ponieważ muki po prostu. Policja plus ci, Boże, nie plus. Plus ci w cudzysłowie budowlańcy, którzy tam wcześniej robili, przynajmniej część z nich robiła, to też są rozproszeni po okolicy. Wygląda jakby pilnowali perymetru. tylko, że przez to, że właśnie oni są jakby trochę wymieszani, znaczy
policja nie wydaje się, że nie ma kompletnie nic przeciwko ich, no, że tu są i vice versa. I też na zewnątrz widzisz słomianego goblina, który pilnuje głównego wejścia. A, pamiętając ostatnim razem, to też nie stoisz tak jak chamsko na dachu, żeby cię każdy widział, tylko masz oczywiście miejsce na ukrycie się. No i też dostrzegasz, jak pokojarzysz, że taki ma modus operandi, że dostrzegasz gdzieś wysoko, gdzieś przy czubku owego przekaźnika, sylwetkę mechanicznego ptoka, czyli owego vulture'a. W sensie elfa z mechanicznymi skrzydłami. No. No oczywiście budynek też ma poza głównym wejściem, wiadomo, okna na kolejne piętra i tak dalej. Samego Leona nie widzisz. Na zewnątrz, a przez okna też ci się nie rzuca w oczy. A to jest taki turbowieżowiec? No taki wieżowiec, tylko bardziej w stylu takiej wieży, w sensie, o matko, nie takie bloki ze szkła, tylko mają trochę, dobra, nie będę kombinował z opisem, bo, ale tak, no skojarzenie może być taki turbowieżowiec. W sumie myślę, że Gengu się będzie wspinał tam, gdzie jest Vulture, tak, żeby go nikt nie zauważył. Będzie chciał go wyeliminować, zanim przyjedzie reszta teamu, żeby mogli wejść niezauważeni. Dobra. Jak się zastanawiam. No dobra, to brzmi jak... Parkour? Jest to dobra, powiem, że w związku z poprzednimi doświadczeniami to rzut, żeby się przed nimi ukryć i tak dalej, nie będzie potrzebny. No dobra, to wykorzystuję swój parkour wzmocnienie cybernetyczne, żeby skoczyć i przyczepić się do owego wieżowca przekaźnika radiowego i wspinać się relatywnie szybko. No jak będzie w zasięgu, no to jaki plan masz, żeby walnąć w tego, że jakby co, to mówię, że osobista sugestia. Czekaj, Swall. Jaki on ma ten? Chociaż... Nie, dobra, jeżeli go zaskoczysz, to spoko. No, od tyłu chce się zakraść, zanim tamten go w ogóle zobaczy. A czy jakby co, to on sobie, wiesz, lata dookoła. Aha, zrozumiałam, że on siedzi na tym wieżowcu. Nie. On w miarę blisko tego wieżowca robi, wiesz, tak, jak dron. Ale żeby nie było, jest tak, że jeżeli, że przy czubku to będzie szansa, jest opcja, żeby go, wiesz... Leci ustaloną ścieżką patrolową, nie zmienia jej za bardzo, więc może go wyczekać. Tak. Znaczy to w momencie, jak będzie nad wieżowcem na przykład, jeśli przylatuje nad nim, czy lata dookoła? No, w okręgu. No to ale kiedy będzie blisko. Najbliżej wieżowca, tak żeby nikt nie zauważył, jak on spada. No chyba, że mam jakąś linkę taką jak Batman, żeby wystrzelić. To wtedy... To naraz by rzucił paroma shurikenami i tą linką, żeby złapać go, jak będzie spadał. Żeby nie było jego knotna, moment jest większy niż jeden. Ale to mi coraz bardziej brzmi... Jak... Fight Smartly? Ale jak skoczy na niego, to ktoś może zauważyć. Albo on kogoś powiadomi. Jak co? Fight Smartly. Czyli na co mam rzucić? No to by było plus cunning. No bo ogólnie rzecz biorąc, jeżeli przeciwnik sobie ma tak, że ma większy niż Knockdown Limit niż 1, to w sumie takich stuprocentowych, że wyłączenie z miejsca nie ma.
Ale to jak to opisujesz i to jakie opcje oferuje Fight Smartly. Wydaje mi się, że... A, czekaj. W sumie tak, to też może być traktowane jako... Okej. To w sumie co bardziej... Gengu, a niestety nie widzę jakie masz staty, więc nie wiem, co by ci bardziej pasowało. Zgodnie jeszcze z Defied Angel, bo w tym wypadku wykrycie. No, cunning jest spoko, pasuje mi. Jeśli to jest fight smartly, to ma jeden. Znaczy, różne opcje oferuje, że właśnie, że overcome hardship czy obstacle, no to jest plus skill, a fight smartly jest plus cunning. Ewentualnie... Może być i to, bo mam i tu jeden, więc... Tak, bo generalnie chodzi o to, żeby go wyeliminować, zanim on zdąży ponieść alarm, czyli żeby nie zdążył nawet nie wyjść przez jakąś tam krótkofalówkę, czy cokolwiek. Czyli żeby szybko go ściągnąć i szybko nie pozwolić mu spaść. No chyba, że nikogo nie ma po tamtej stronie, to niech se spada. A może jednak defendentrze? Czekaj, to by było też na skill albo cunning. W sumie using your experience, training or powers. No to pasuje, bo to będzie teraz walczenie ninja. Czyli zrobienie tego po cichu, nie? Yup. Mhm, dobra. Yup. Defy Danger na plus skill. Okej. Okay. Dobra, you get out unscratched. Czy możesz opisać to, jak się... Tak, dobra, no to on tam Gengu się wspiął na szczyt tego wieżowca. I kiedy ten koleś był, no w sumie tak jak mówiłam, kiedy był najbliżej, to Gengu najpierw rzucił w niego shurikenami. Jeśli to możliwe, to najlepiej, żeby zlikwidować, żeby się potem nie pojawił z powrotem. Chociaż w sumie... A chuj, nieważne, rzuca shurikenami. A potem łapie go na tą linkę z przyciąganiem. I żeby walnął o dach. Tak, żeby ciało nie spadło, okej. Okay. Tak. Czyli żeby generalnie był na górze. Mhm. Tam go jeszcze wiąże, jeśli na przykład nie umarł od razu, czy coś takiego. W każdym razie eliminuję go i czekam na dachu na resztę, bo pewnie już zdążą podjechać. Mam wrażenie, że trochę za dużo tym jednym ruchem chcę zrobić. Powiedziałbym, że jeden taki rzut jest wystarczający, żeby osiągnąć zdjęcie go z powietrza i ewentualnie wyłączenie mu wezwania pomocy, ale na pewno nie, żeby go pokonać. No, to zawsze może być tymczasowe. Zgodnie z zasadami kuli śnieżnej. Osiągasz natychmiastowe cele, ale to nie znaczy, że z miejsca pokonujesz przeciwnika. Dobra, no to w każdym razie ściąga go z powietrza na ten dach, no. No, ogólnie po prostu się wyglebał, leży. Znaczy nie, ogólnie rzecz biorąc to jest, wiesz, tak dupno, że po pierwsze nie może wezwać pomocy, bo coś mu się może transmitter skipsił. Wiesz, zawsze można zadeklarować, że Gengu go zrzucił na dach i pierwsze co zrobił to shuriken po kontakt z bazą, nie? No, pamięć za oczy. Tak. Znaczy jeżeli celem było go zdjęcie pod... Na razie bym tu celował, że jednak w nadajnik albo... albo właśnie... Że jak walnął w ten dach, to mu się też trochę... Jest awaria silnika i dlatego nie może odlecieć. To masa. Tylko
tylko że Gengo też jest na tym dachu. No. I ma miecz. To będziecie walczyć, zajmiesz go. Nie no, Gengo sobie siądzie po prostu w lotosie, będzie patrzył jak tam to naprawia się. Czekając na resztę teamu. Nie no dobra, to co się dzieje to... Wiesz, zdejmujesz go z powietrza, uderza on, jak lina go ciągnie na dach, to uderza w dach, odbija się, ląduje na nogi. Co do cholery? I wiesz, próbuję, że mamy ten i wiesz, lecą iskry od nadajnika. Też silniki nie działają do końca. No to on, wiesz, cholera, próbuje, wiesz, zaczyna podnosić... swoją wyrzutnię granatów i walka. No i wtedy leci w niego więcej shurikenów? Czekaj, czyli on mnie zauważył, czy nie? Defy, danger to co było rzucone, nie zdjęło go z miejsca. To robię, tak jak zasugerował, robię efekt kuli śnieżnej. Znaczy... Tak, tak, ale chodzi mi o to, czy on zauważył mnie na tym dachu? Czy Gengu ściągnął go i zdążył się schować? A, w tym sensie. Gdzie się schowała? Co? No, za anteną, nie? Na płocie siedziała. Nie ty, Rysiu. No dobra, no to wiesz, on... Okay. Nawet jeżeli, no dobra, odskakujesz, no to może on nie strzela, bo nie widzi na początku cel, ale zaczyna się rozglądać, ty możesz rzucać w niego szulkę na mnie, ale zaczyna się walka, więc jakiś rzut będzie potrzebny. No dobra. Jego power... Tak, jego power level jest drugi. Właśnie, może powinienem was od razu wyedytować i zapisać, kto z jakim power levelem startuje. Halo? Halo, halo. No tak, aha. Ja jestem na drugim, ewentualnie na pierwszym, jak bez broni. Ta. Riko i Lisa na pierwszym, a Gengu na drugim, a Tori na trzecim. Ej, nie miałam być na tym samym co Tori? Podmieniam pana. Sobie na ostatniej sesji. Yep. I to zostaje? Tak. No. A to Gengu tego nie robił na którejś sesji? Chyba albo ci nie wyszedł ruch, albo wybrałaś opcję, że jest tylko tymczasowe. Bo permanentne podbicie power levela to jest advancement. No, znaczy nie, ruchem tam to potencjał też się da, ale w szczególności jeżeli wyjdziecie na 10+. Aha, okej. Okay. Dobra. Jest walka Gengu, jak walczysz? Jak ninja. Szybko? Wręcz? Shurikeny? Mały mieczyk? No dobra, to próbujesz w takim wypadku robić... w sumie jak ninja to brzmi jak fight smartly? Chociaż pytanie, co chcesz osiągnąć? Czy mu znowu go osłabić? Czy na przykład dowiedzieć się, jakie ma resisty? Czy też po prostu zacząć mu zadawać obrażenia, bo tak naprawdę ruch na obrażenia to jest raczej exchange blows. Exchange blows to jest plus skill. No myślę, że raczej chcę mu wpierdolić. Czyli co? Skill? Jeżeli wpierdolić exchange blow, tak, to plus skill. Fuck. O chuj. Czemu nie mam plus jeden? Powinno być plus jeden. O, w tym wcześniejszym też. Toolbar mi chyba nie działa. Nie, dobra. No dobra, ale i tak to by nie było różnicy. Potem zobaczę, czy coś tam z makrem trzeba zrobić. W każdym razie masz, ponieważ jesteście na równych power levelach, tak? Bo Gengu jest na drugim.
Hammeron, w sensie Vulture też jest na drugim, to masz, możesz wybrać dwie opcje. Zadajesz obrażenia, z następujących, zadajesz obrażenia, nie otrzymujesz obrażeń, skupiają się na tobie kompletnie i nie będą atakować kogokolwiek innego. To dwa pierwsze, bo chyba nie ma nikogo innego tutaj, nie? Czy to znaczy, że jeśli tego nie wybiorę, to on weźmie posiłki? Nie. To nie tak to działa. No to dwa pierwsze. Okej. No tak, on próbuje, bo okazuje się, że nie jest jakimś lamusem i pomimo wrażenia to ten jego pancerz prawie rusza się z gracją, elfią gracją, która jest jeszcze wspomagana przez technologię. Są wymiany shurikenów z jednej strony, z drugiej granatów. Aczkolwiek ty jesteś, Gengu jest zwycięzcą w tym pojedynku. Jeszcze tylko muszę zobaczyć. Tak, i trafiasz go. Kilka przebija się przez niższą część. Znaczy zadaję obrażenia. Tak silnika parowego. Niemniej i zostaje no knockdown. Niemniej. Cóż, to był pierwszy. Spoko, nie ma ich dużo. I wiesz co, widzisz, zaraz idziemy, widzisz jak, ponieważ zadałeś obrażenia Zwolowi, zadałeś obrażenia Zwolowi, przepraszam, to odpala się jego ruch i widzisz jak silnik na jego plecach przestaje iskrzyć, ponieważ z twojej pozycji ciężko dojrzeć, ale wygląda jakby część jakiś się zasklepiała. Jest nagle... Znaczy jesteś na tyle wysoko, że to co się dzieje na górze nie zostanie usłyszane. Albo jakby to nie wzbudzi od razu alarmu. Potem wiesz, lekko się przychyla. Nie, po prostu ma kurwa nanorepair, nanomaszyny. I odpala w tym momencie super... Znaczy próbuje cię staranować wykorzystując nagle naddźwiękową prędkość jako... Jako naddźwiękową prędkość i pytanie... O, mam odbijanie w technikach. To spróbuję wykorzystać jego atak przeciwko niemu. Techniki parkour, odbijanie... dobra, to brzmi... Chyba jak Defy Danger. Mhm. Ja to na skill. A nie bardziej Exchange Blows? On próbuje zadać obrażenia Gengu, Gengu odpowiada też obrażeniami przez odbicie jego ataku? Za wykorzystanie jego pędu przeciwko niemu? A w sumie... Co ja po prostu mówię, no odpalił supersoniczną szybkość, żeby staranować, ale... Okej, w sumie fikcji też się da opisać. Dobra, no mówię, to... Żeby ten, no to... Mówię, no to... Exchange... Blows... A co to jest? No, tak jak poprzednio, w sensie plus skill. Że to mu... On próbuje zadać tobie obrażenia, taranując się, a ty zadać się mu, odbijając z niego atak. Dobra, no to dalej nie działa. Plus jeden. To wybierasz jedną opcję. Zadajesz obrażenia, albo nie otrzymujesz obrażeń, albo skupia się na tobie. Czyli jeśli wybiorę zadaję obrażenia, to cały jego atak przekierowuję na niego.
Znaczy, czy to na, jest... na pewno będzie przekierowanie, ale ponieważ nie została wybrana opcja, że nie otrzymujesz obrażeń, to w fikcji w jakiś sposób też te obrażenia otrzymasz.